Polska mówi, Miłka Raulin i jej siła marzeń. Witam cię serdecznie. Cześć Andrzeju, witam Państwa, witam Ciebie. Jaki piękny mamy dzień tutaj. Tak, Miłka, co to jest ta siła marzeń i czy ona Tobie towarzyszyła od najmłodszych lat? Chyba tak, myślę, że tak. Tutaj przed nagraniem rozmawialiśmy trochę o takich brakach. Ja jestem dzieckiem z takiej rodziny, no, w której nie było za dużo, w związku z czym rzeczywiście ta siła marzeń towarzyszyła mi chyba od takiego pierwszego momentu, w którym się położyłam, słuchajcie, tak na wznak i pomyślałam sobie, jak strasznie chciałabym mieć rower, albo jak strasznie chciałabym zrobić to i tamto. No, oczywiście te wszystkie rzeczy związane były z takimi łobuzerskimi jakimiś akcjami, ale chyba tak, ta siła marzeń towarzyszy mi od takiego małego. Jaką ty byłaś dziewczynką, jak miałaś te lat kilkanaście? Grzeczna? Bardzo niegrzeczna. Bardzo niegrzeczna. I w ogóle to mam nadzieję, że wasze dzieci nie są tak niegrzeczne, jak ja byłam niegrzeczna. Nawet słuchajcie, przyznaję się, zresztą w książce też się do tego przyznaję, podkradłam rodzicom samochód i go rozbiłam. Więc takim byłam dzieckiem. Miałaś lat? 13. Były konsekwencje? No były konsekwencje poważne. Przede wszystkim no, rozbiłam samochód. To była taka główna konsekwencja, ale myślę, że to łzy mojego taty, który zobaczył mnie przyjeżdżającą w asyście. Ludzie, którzy się po prostu zatrzymali, to słuchajcie, strasznie długa historia, bo to było o 5 rano. Ja w ogóle sobie pomyślałam, że poćwiczę sobie jazdę samochodem, bo tata nam tak pozwalał, sadzał nas za kierownicą. No ale to zawsze była, to ograniczenie było takie, no, że to rzeczywiście tata tam jest i pilnuje, prawda, jak się prowadzi to auto. A ja chciałam tak sama. No sama chciałam, po prostu sama. No i sama się, słuchajcie, tak urządziłam, że rzeczywiście przyjechałam do taty i ten mój tata w tych łzach. I to było chyba takie najbardziej dotkliwe, że ja widziałam mojego tata takiego naprawdę zmartwionego, nie? Dzisiaj jako mama wiem, co to znaczy martwić się o dziecko. To twoje dzieciństwo, to było szczęśliwe dzieciństwo. To było dzieciństwo zupełnie inne niż dzisiaj dzieciaki mają dzieciństwo. Dzieciństwo, słuchajcie, na stogu siana, dzieciństwo, gdzie trzeba było zbierać mokry chrust, żeby rozpalić ognisko. Dzieciństwo, w którym tata nam wyznaczał punkty, takie czapki rzucał na lodowisku, słuchajcie, na jeziorze. No, kto pomyślałby dzisiaj, żeby dziecko na jezioro wysyłać? No przecież to jakieś szaleństwo. To co prawda były inne zimy, prawda, to jezioro zamarzało, ale to było takie naprawdę szczęśliwe dzieciństwo z różnymi przygodami, takimi odważnymi czasami, bym powiedziała nawet. Czy w szkole bardziej przyjaźniłaś się więcej z kolegami, z koleżankami? Nie, no z chłopakami, dlatego że ja w szkole podstawowej, no to miałam rzeczywiście mieszaną klasę. Byłam trochę takim rozbójnikiem, słuchajcie, były u nas takie zawody, bił się ten, kto chciał. No oczywiście ja byłam pierwsza w kolejce do tego, żeby się bić z kolegami, no bo to było coś wygrać z chłopakiem, prawda? Oczywiście tą siłą się nie wygrywało, raczej się wygrywało sprytem, bo chłopcy mnie oczywiście pokonywali. A potem no w technikum już byłam za słaba, żeby się bić, no i przede wszystkim miałam tylko kolegów w klasie, ale rzeczywiście przyjaźniłam się zawsze z chłopakami, no bo z chłopakami można było rozrabiać. A co to była za szkoła, w której byłaś w klasie jedyną dziewczyną? To było Technikum Budowy Okrętów Konradinum w Gdańsku. Bardzo dobrze w ogóle wspominam tą szkołę. No, bardzo fajny to był etap, słuchajcie, w moim życiu. Też troszeczkę tak. Dawałaś radę? Dawałam radę, ale muszę przyznać, że była taka szkoła życia, bo chłopcy w takim wieku dojrzewania, no to oni się jakby, wiecie, nie kwapią do tego, żeby być takimi aktywnymi, jak dziewczyny są. No i jak trzeba było coś załatwić, przynieść, pójść po klucz do szatni, no to zawsze ja się zgłaszałam na ochotnika, ja mogę pójść. Ja zauważyłam w pewnym momencie, że jakby oni to wykorzystują, tą moją chęć. No więc kiedyś się postawiłam i w momencie, kiedy się postawiłam, jakby okazało się, że wszyscy są strasznie źli, że ja tutaj jakieś nowe zasady wprowadzam. I to była rzeczywiście taka szkoła, gdzie no, trzeba było trochę poćwiczyć łokcie, czy są twarde odpowiednio. Miłka, jak to się stało? Mama śpiewaczka operowa, tata trębacz, a córka inżynier trakcji kolejowej. Tak,
inżynier trakcji elektrycznej, kolejowej, tak, to też tak można powiedzieć. No to taki pragmatyzm, wiesz, jest okrutny, dlatego że no, ja pochodzę właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, z rodziny, w której to nie było za dużo, więc wszystkie trzy córki mamy takie bardzo wyspecjalizowane zawody. Ja jestem inżynierem kolejnictwa, moja młodsza siostra jest inżynierem wodno-kanalizacyjnym, a moja starsza siostra jest bankowcem. Jak się żyje w rodzinie nie muzyków, jak się wychowujesz w rodzinie nie muzyków, no to ta muzyka oczywiście jest bardzo fajna, bardzo ma istotny wpływ na twój rozwój, ale prawda jest taka, że z niej jest ciężko wyżyć. W związku z czym rzeczywiście te wybory dotyczące wyboru zawodu, one były bardzo pragmatyczne. To znaczy tam, gdzie będzie praca, to w tamtą stronę trzeba iść, a wszystkie te rzeczy, wiesz, tą pasję trzeba realizować po prostu równolegle, ale trzeba mieć sprecyzowany konkretny zawód. Dobrze. W którym momencie poczułaś tego bakcyla do gór? Myślę, że to był moment, w którym zdobywałam Śnieżkę. I ja miałam wtedy może 11-12 lat. Byłam na koloniach i ktoś, z kim rozmawiałam, kto opisywał mi tę trasę, mówił: idziemy tam. No więc przekonana, że pokazuje mi na pierwszą górę, którą mam przed sobą, mówię: dam radę, przecież to żadna filozofia, ale okazało się, że idziemy do takiej małej, małej kropeczki, która jest hen daleko i że ta droga cały dzień nam zajęła, w związku z czym ja już byłam taka wściekła, wiesz, jak zdobyłam tę Śnieżkę. Mówię: nie, no po prostu strasznie, źle to wspominałam, krew na nogach, pod łzy, po prostu nie. Po czym ktoś mi kazał się odwrócić, ja bardzo dokładnie pamiętam, jako ta 11-latka, wiesz, taki moment, w którym naprawdę, tak jak w filmach, wiatr we włosach, piękne zielone zbocza, taka esencja po prostu tych gór, przestrzeń, poczucie wolności, no coś niesamowitego. I myślę, że to chyba tam trochę złapałam takiego górskiego bakcyla, ale nie wiedziałam, że to tak daleko zajdzie, wiesz. Czyli to już był ten moment, kiedy już potrafiłaś jeździć samochodem. tak, okej. Twoje pierwsze takie wyprawy organizowane, to znaczy tak, ty z kolegą organizowałaś jakieś wycieczki jako niepełnoletnia osoba, tak? Tak, to było trochę tak, że rodzice, którzy wysyłali te pociechy swoje na taką wycieczkę, oni nie mieli zielonego pojęcia w ogóle, gdzie te dzieciaki jadą. Ja rzeczywiście miałam taki dryg do tego, żeby no, zajmować się różnego rodzaju taką organizacją, logistyką. Jakby przyznaję się do tego, że jestem rzeczywiście w tym dobra. No i pamiętam pierwszą wyprawę, którą zorganizowaliśmy do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Był plan, słuchajcie, mam tą kartkę do dzisiaj, na której jest wypisane, ile kilometrów, w jaki dzień pokonujemy, jak wygląda trasa, co trzeba spakować, jakie są niebezpieczeństwa, słuchajcie, na tej trasie. Bo żadnych tam jakichś specjalnych nie było, ale ja się porządnie do tego przygotowywałam. No i taką ofertę, czy taką rozpiskę wysyłałam znajomym, kolegom, mówię: słuchajcie, jedziemy, termin odtąd dotąd, przechodzimy tam 150 kilometrów chyba było do przejścia. Po czym moi koledzy przyjeżdżają z rodzicami na dworzec w Gdyni Głównej. No i się pytam: ale gdzie tu jest ten organizator? A ja tak dumnie podnoszę rękę, że to ja jestem, to ja organizuję tę wycieczkę. No ale już nie było odwrotu, oni musieli, słuchaj, wysłać te dzieciaki ze mną. To były, słuchajcie, wyprawy, które wymagają cenzury. Nie mogę opowiedzieć, co tam się działo. Możecie sobie tylko wyobrazić, co się dzieje, jak ma się 16 lat i jest się tydzień, czy tam dwa tygodnie samemu na wyprawie z kolegami. I pod opieką 16-latki. Tak jest. Okej. Okay. A w którym momencie przyszedł twojego życia taki plan zdobycia korony ziemi, te większe góry? Był taki moment, w którym wychodząc z Politechniki Gdańskiej, bo jeszcze wtedy studiowałam na Politechnice Gdańskiej, spotkałam, minęłam człowieka i ten człowiek rozdawał ulotki. No i na tych ulotkach było napisane, przeczytałam bardzo uważnie to, jakie były zasady jakby wzięcia udziału w tej ekspedycji, bo to dotyczyło wyprawy do Peru. Mówię: ile możesz mi dać tych ulotek? Ja mówię, on mówi: mogę dać ci wszystkie ulotki. Ja mówię: no to dawaj. Więc ja rozpoczęłam proces znowu jakby przygotowywania się do jakiegoś wielkiego projektu. I te ulotki trzeba było wrzucić do urny. Ja miałam taki system, że
wrzucam swoje, czekam aż ktoś tam wrzuci następne i taki był system właśnie, żeby to wymieszać i zwiększyć prawdopodobieństwo. I to spowodowało, jakby ten cały system spowodował, że ja zostałam zakwalifikowana do takiego programu. Nie wiedziałam wtedy, że to będzie program telewizyjny, ale byłam jedną z 10 tysięcy osób, które brały udział w tym i wygrałam wyprawę do Peru. I to mi też pokazało, jakby ta moja konsekwencja, którą się wykazałam w trakcie tego osiągnięcia swojego celu, pokazało mi, że ja tak naprawdę ten świat stoi przede mną otworem i ja mogę zrobić wszystko, co chciałabym zrobić. Ale korona Ziemi, odpowiadając na twoje pytanie, przyszła tak naprawdę w momencie, kiedy wracałam z Kilimandżaro i to był kolejny szczyt jakby z korony Ziemi, nie mając w ogóle w planie robienia tej korony Ziemi. I sobie tak pomyślałam, kurczę, góry to jest jednak moje miejsce. Ja się bardzo dobrze tutaj czuję. To jest miejsce, w którym ja ładuję baterie. Jak zrobić, pracując na pełnym etacie, mając tylko 26 dni, wiesz, w dyspozycji, co zrobić i jak to zrobić, żeby móc w te góry jeździć? I tak sobie po prostu lekko ręką podjęłam decyzję o tym, że no dobra, no to korona Ziemi, przecież to leży w zasięgu moich możliwości. Gdybym wtedy wiedziała, podejmując tamtą decyzję, że będzie to tyle pracy kosztowało i że będzie to fizycznie rzeczywiście tyle kosztowało pieniędzy, to nie wiem, czy bym takie ryzyko podjęła i w ogóle taką próbę podjęła i bardzo się cieszę, że czasami jestem taka nieświadoma. Podczas twojego studiowania na świat przychodzi twój ukochany syn, Jeremi. Jak ty to wszystko godziłaś? Wiedziałam o tym, że absolutnie nie mogę przerwać studiów. Historie o tym, że się bierze dziekankę, no to wiesz, jak to wygląda, prawda? To się nie wraca, albo się potem gdzieś tam wyjeżdża do pracy i tak dalej. Ja wiedziałam o tym, że no, byłam już na czwartym roku poważnych studiów na Wydziale Elektrycznym, specjalizacja elektromechatronika. Dużo pracy było już za mną i zostawienie studiów w takim momencie, kiedy przychodzi Jeremi na świat, byłoby nierozsądne, tym bardziej, że Jeremi był zaplanowanym dzieckiem, tu nie było żadnych, słuchajcie, przypadków. I po prostu robiłam wszystko adwansem. To, co można było zrobić adwansem, to po prostu wiedziałam o tym, że będzie jakiś taki okres, w którym ja nie będę mogła się na studiach pojawiać. Miałam też, muszę przyznać, wsparcie mojego promotora, profesora, który też miał syna na czwartym roku, w związku z czym rozumiał moją sytuację i rzeczywiście no, taką dużą wyrozumiałością się kierował. Przeniosłaś się chyba w tej końcowej fazie studiowania do Warszawy, tak? I tutaj studiowałaś na uniwersytecie? Nie, na Politechnice. Na Politechnice, kontynuowałam na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale też Elektrycznym. Musiałam tam pouzupełniać niektóre przedmioty, ale tak, trakcja. A co ciebie tutaj do tej Warszawy ściągnęło? No, zakochałam się. Ale to nie wiem, czy to jest sens opowiadać o tym, słuchajcie. Okej, okay. Dobrze. Po studiach praca. Po studiach praca, tak, i to wyglądało, słuchajcie, tak, że szukałam pracy naprawdę 2 tygodnie, dlatego że ja w ogóle decyzję o tym, jaki mieć zawód, podejmowałam bardzo też pragmatycznie i to był moment, w którym było bardzo duże dofinansowanie na kolej szło z Unii Europejskiej. I mówię, dobra, okej, no to jeżeli tutaj tyle środków idzie, to znaczy, że tam będzie praca dla młodych inżynierów. I rzeczywiście pracę szukałam bardzo krótko, pamiętam bardzo dobrze tę historię, to w ogóle śmieszna historia jest, bo ja nie wiedziałam w ogóle, jak wycenić swoje jakby umiejętności. No byłam świeżo co pieczoną studentką, umówmy się, więc tych umiejętności za dużo nie było. No ale była jakaś tam wiedza, taka podstawowa, którą się po studiach wynosi. Pamiętam moment, w którym przyjmowano mnie do pracy i wtedy chyba popełniłam swój pierwszy negocjacje błąd, dlatego że rozmawiałam z Hiszpanem i ten Hiszpan był przekonany, że ja mówię w euro, a ja się potem przyznałam, że ja mówię w złotówkach, w związku z czym no, wynegocjowałam stawkę w złotówkach zamiast w polskich złotych, ale rzeczywiście pracę bardzo szybko po studiach. Zamiast w euro. Zamiast w euro, tak, no właśnie. I mówię, że to taki moja pierwsza taka lekcja, którą musiałam przyjąć jako młody człowiek, ale takie lekcje trzeba przyjmować, trzeba się z nich cieszyć, bo one nas rozwijają. No i tak to wygląda. Potem praca i równolegle właśnie projekt. Odnajdywałaś się w korporacji? Na początku było to trudne, ale muszę naprawdę szczerze powiedzieć, że korporacje mnie bardzo dużo nauczyły. To znaczy przede wszystkim nauczyły mnie spajania wszystkiego w takie konkretne punkty, dlatego że ludzie, którzy w ogóle w dzisiejszych czasach jesteśmy bardzo zajęci i nie mamy czasu na to, żeby się, nie wiem, oddać czemuś, poświęcić tyle czasu, ile powinniśmy tak naprawdę, więc chcemy mieć wszystko taką wiedzę skompensowaną i tego nauczyłam się w
w korporacji. Nauczyłam się też języka, dlatego że pracowałam i z Włochami, i z Francuzami, i z Brytyjczykami, i z, no, z różnymi nacjami. I rzeczywiście tego języka się nauczyłam. Nauczyłam się też takiej trochę sztuki negocjacji. Nauczyłam się, no, z racji tego, że ja byłam po prostu przez moich szefów wypychana w takie tereny, wiecie, trudne, nie? I oni powiedzieli, ty dasz radę, ty na pewno dasz radę. No więc ja jakby wiedziałam, wiedząc o tym, że ja muszę dać radę, no to dawałam radę i bardzo często realizowałam projekty, które były bardzo, bardzo wymagające, bardzo technicznie wymagające i trudne. Czy to nabycie, ta umiejętność tych negocjacji pomogła ci potem w zdobywaniu środków na twój projekt? Myślę, że tak, przy czym rzeczywiście człowiek zdeterminowany jest momentami nawet bezczelnym. I myślę, że trochę taka bezczelna byłam w pozytywnym takim tego słowa znaczeniu w trakcie różnych moich rozmów z moimi partnerami. Dlatego, że pamiętam moment, w którym przyszłam do jednej z firm i mówię, wiecie, no jakby takie są potrzebne środki, oni dostaję informacje, no ale my tyle nie mamy, nie? Bo to znowu ta sytuacja, euro i dolary, nie? A ja wiedziałam o tym, że ja nie mogę jakby myśleć o tym, skąd ja będę pozyskiwała tą brakującą kwotę, dlatego że ja po prostu nie skupię się na tym, żeby się przygotować odpowiednio do tej wyprawy i w efekcie jakby zawiodę tą firmę, dlatego że moim celem jest ją wypromować, moim celem jest zrobić brand building. Miłka, ale jeszcze tutaj zatrzymajmy się, czy ty miałaś własne środki na ten projekt ja i brakowało ci? Oszczędności, jakby finansowanie w ogóle tego projektu było z kilku źródeł. Głównie to byli sponsorzy i naprawdę bez nich tutaj też cały czas skłaniam się, mówię nisko i bardzo serdecznie dziękuję tym firmom wszystkie, które zaufały mi, bo to naprawdę zaufać takiej szalonej dziewczynie to duża odwaga, to odważne firmy są. I to była jedno źródło finansowania. Był tak zwany crowdfunding, czyli taka platforma, w której ja po prostu budowałam społeczność i ta społeczność była elementem moich wypraw, czyli każdy mógł wziąć udział, nie? Czyli na przykład mogłabym cię zaprosić, słuchaj, wyślę ci film z obozu pierwszego, będą specjalnie dla ciebie pozdrowienia, wesprzyj finansowo moją wyprawę. To jest jedna rzecz, tą społeczność trzeba było wybudować, trzeba było się nauczyć tego, w ogóle co to są social media, Facebook, Instagram, to ja do dzisiaj to ogarniam. Kolejną rzeczą były, no, pożyczki, niestety, bo to się tak nie odbywa, że niestety to finansowe wsparcie trzeba było mieć, no i jakieś tam oszczędności, które ja po prostu kolekcjonowałam i wiedziałam o tym, no niestety nie będę miała nowych butów, ale będę miała za to ciepłe rękawiczki na Mount Everestie, także trochę to tak wyglądało. Co było najtrudniejszego w tych wszystkich twoich przygotowaniach, czy właśnie to zdobycie, czy tym Everestem, to właśnie było zdobycie tych pieniędzy na tą całą twoją, na twój projekt? Ja myślę, że tak, że ta organizacja cała, to ja to nazywam hiperorganizacją, bo naprawdę robienie tego równolegle do pracy zawodowej, gdzie no, tego dnia zostaje bardzo mało, to było mistrzostwo świata. I ja naprawdę wszędzie powtarzam, że nie jest filozofią zdobyć koronę ziemi. Każdy, kto ma środki finansowe, może to zrobić, dobrą kondycję, może pójść na siłownię, może wzmocnić ciało, swój organizm i tak dalej, pójść na kursy wspinaczkowe, zobaczyć, jak się w tej przestrzeni górskiej czuje, ale prawda taka jest, że mając do dyspozycji tylko ten dzień, tam od 17-18, gdzie tak naprawdę od 18 do 22 trzeba się zająć domem i rodziną i potem od 22 do godziny 2 w nocy pracować, pisać oferty sponsorskie, pisać, jakby uzupełniać te treści na social mediach, montować filmy, obrabiać zdjęcia i tak dalej. To była przeogromna praca i to był jak Everest. To było jak naprawdę zdobycie Mount Everestu. Rok 2018, stajesz na dachu świata. Jak wrócisz wspomnieniami, to ta góra w stosunku do tych wcześniejszych zdobytych była najtrudniejszą górą? Ona była zdecydowanie trudna, ale pod takim względem, jak wszystko tam się po prostu źle robi na tej górze. Źle się oddycha, źle się chodzi, źle się trawi, źle się... Wszystko robi się źle. Nie bolało mnie tak bardzo, bolało mnie trochę, ale teraz głowa mnie boli, no co? Ale postaraj się nie płakać, bo jak płaczesz, kochanie, to tak samo się klatkę piersiowa kurczy i wtedy też będzie ten skurcz coraz mocniejszy. Halo? To jest góra, która absolutnie, ze względu na swoją wysokość, 8848 metrów nad poziomem morza,
No jest dla organizmu bardzo trudną górą. Ja nie powiem, że to była najtrudniejsza góra, bo ja bardzo na przykład też tak jako taką wysiłkową wyprawę wspominam Denali, czyli najwyższy szczyt Ameryki Północnej, który położony jest na biegunie, na 63. równoleżniku. I to była trudna góra ze względów takich temperaturowych. Wiatr wiejące do 160 km na godzinę, temperatury spadające do, ta temperatura odczuwalna minus 50, minus 54 stopnie Celsjusza, no to też była bardzo trudna góra i tam jest dodatkowo taka trudność, że nie ma tam jaków, nie ma porterów, nie ma mułów, wszystko trzeba nieść samemu. Ja ważę 50 kg, niosłam 24-kilogramowy plecak i ciągnęłam za sobą sanki. Także te dwie góry, Mount Everest, no, z takiego prostego względu, że tam warunki nie pozwalają na to, żeby ten organizm funkcjonował normalnie, bo gdybyśmy chcieli wjechać na Mount Everest windą, no to nikt z nas by tego nie przeżył, dlatego że tam panuje ciśnienie atmosferyczne 330 hektopaskali i zawartość tlenu na wierzchołku to jest mniej więcej 30% tego, co mamy tutaj na nizinach. Także te dwie góry klasyfikuję jako naprawdę trudne w całej tej koronie Ziemi. Każda z nich była w inny sposób trudna, prawda? Jedna tak dla organizmu, a druga tak no, kondycyjnie, wysiłkowo. Ile czasu trwała wyprawa na Everest? 2 miesiące. Jak sobie dawałaś radę, nie widząc swojego syna, bliskich osób? To była rzeczywiście taka trudna rozłąka, bo to była w ogóle pierwszy raz miałam taką sytuację, że musiałam Jeremiego zostawić na 2 miesiące. No to było trudne, to było bardzo trudne. Była tęsknota, słuchajcie, ja bym jakby tutaj byłabym nie w porządku i nieszczera, gdybym powiedziała, że nie było tęsknoty, ale ja wiecie, miałam pełną absolutnie świadomość, że ja muszę tą tęsknotę trochę w sobie zabić, dlatego że ta tęsknota powoduje, że ja się przestaję skupiać na tym, co ja mam zrobić, a moim nadrzędnym celem jest bezpiecznie wejść i bezpiecznie zejść i wrócić do mojego syna. Mieliśmy z Jeremim kontakt telefoniczny przez telefon satelitarny. W bazie jest internet. Wspinając się na Mount Everest tak naprawdę większość czasu jesteśmy w bazie. My tylko takim ruchem wahadłowym w ogóle zdobywamy tę górę i wchodzimy do obozu pierwszego, drugiego, trzeciego, schodzimy znowu do bazy. Znowu pierwszy, drugi, trzeci, znowu do bazy i dopiero ta ostatnia wyprawa, ta ostatnia rotacja to jest ta rotacja właściwa. Także ja miałam z Jeremim kontakt, co nie zmienia faktu, że no, ta tęsknota się pojawiała i nie była łatwa. Tęsknota za synem to nie jedyna rzecz z takich przykrych, które cię spotkały podczas tej wyprawy. Tam dowiedziałaś się też, przepraszam, że o tym wspomnę, o śmierci swojej przyjaciółki. No tak, Olga. Olga to był wspaniały człowiek. Naprawdę, na pewno macie w życiu taką jedną taką wspaniałą osobę i to był taki wspaniały człowiek dla mnie. My się znałyśmy od piaskownicy. Poznałyśmy się w piaskownicy, w której, która była kiedyś pusta na naszym podwórku i w tej piaskownicy, słuchajcie, zgromadziła się woda, deszczówka. Ja się w tej wodzie deszczówce kąpałam, a Olga chodziła sobie tak dookoła tej piaskownicy i tak się poznałyśmy. I pamiętam, że ona, jakby pamiętam jej wzrok w ogóle, kiedy obdarzyła mnie taką pierwszym serdecznym uśmiechem. No i tak naprawdę od tej piaskownicy nasza przyjaźń trwała. Przechodziłyśmy różne wzloty i upadki, ale trwała przez 29 lat, bo chodziłyśmy do tej samej szkoły, chodziłyśmy na te same zajęcia, chodziłyśmy, no, przeżywałyśmy rozterki miłosne w tym samym czasie i Olka zachorowała na raka piersi. No i tak, i to był rzeczywiście taki trudny moment w trakcie wyprawy, bo ja wierzyłam, że jeszcze zdążę przyjechać i jej powiedzieć, że no, że zdobyłam Mount Everest, ale mam pełną świadomość, że ona ze mną tam po prostu była. Więc się w nocy atakujemy, nie? Na razie to tak nie jest. Nawet nie chcę na tą patrzeć ściany, bo jest taka po prostu pionowa. Na najwyższym szczycie świata powiedziałam to.
czasu spędziłaś na samym szczycie? Godzinę. Aż godzinę? Aż godzinę spędziłam na szczycie i powiem ci, że... Stanęłaś tam chyba około 7 godziny, tak? Stanęłam tam o 7.30 i tak, chyba 7.30 to było, 22 maja 2018 roku. I powiem ci, że w ogóle nie miałam takiego poczucia, że jestem tam godzinę. To było niesamowite, jak ten czas po prostu tam szybko upływał. No to była niesamowita, fantastyczna godzina. Godzina, w której z jednej strony wszystko było właśnie takie skomasowane, takie ściągnięte do najpiękniejszych chwil, jakie można przeżyć na wierzchołku. I dla mnie ten dzień, czyli dzień, w którym zdobyłam Mount Everest, to był tak naprawdę najważniejszy dzień w moim górskim życiu, ale też chyba taki drugi ważny od razu po narodzinach mojego syna w ogóle w życiu, bo ja na ten dzień czekałam 7 lat i on był niesamowicie piękny. Podczas, gdybyśmy mieli przyrównać wejście na szczyt, zdobycie szczytu, a zejście, czy zejście było trudne? Zejście było zdecydowanie trudniejsze, dlatego że się, no jak wchodzimy, to wchodzimy na tej adrenalinie, na tych emocjach, na tym, że no, majaczy nam ten cel, prawda? No jesteśmy tacy mocno nakręceni, ale to, co jest zawsze, powtarzam, że ważne jest, żeby wchodzić z takim zapasem energetycznym 40%. To znaczy, jak wejdziesz na szczyt, to musisz mieć te 40% jeszcze na to, żeby zejść. Ale czy schodzenie jest trudniejsze? Tak, jest trudniejsze, bo my te emocje tam na tym wierzchołku z siebie wyrzucimy. Ja to jeszcze mam taką wadę, że ja po prostu beczę na wierzchołkach, więc to mnie tak dodatkowo eksploatuje. To beczenie też powoduje, że zużywamy więcej tlenu, dlatego że nasze płuca po prostu chcą tego tlenu więcej połknąć. No i schodzenie rzeczywiście było dosyć traumatyczne w moim przypadku, jeśli chodzi o Everest, bo ja taka byłam już wyeksploatowana tymi emocjami, chyba głównie tym, że mi się ten Everest udało zdobyć. I pamiętam, że jeszcze mi się skończył tlen w trakcie zejścia, no i tu już tak panicznie zareagowałam, Boże kochany, zaraz ten tlen się skończy, jak to będzie wyglądało i w ogóle byłam wykończona. Myślę, że w dużej mierze to było spowodowane tym, że po prostu tak dużo się w tej mojej głowie działo w trakcie ataku szczytowego. No dobrze, projekt zamknięty, a co będzie dalej? Jakie są kolejne projekty? Czy możesz powiedzieć nam coś, zdradzić? No, Andrzeju, chyba nie, muszę. Nie wierzę, że czegoś nie ma. Ja wiem, ale tak się tak kryję z takimi rzeczami trochę, dlatego że lubię coś mieć, lubię mieć tą przysłowiową kropkę nad i postawioną, zanim zacznę się czymkolwiek chwalić, dlatego że, jak się pewnie Państwo domyślacie, tego typu projekty są bardzo kosztowne i jakby tutaj podstawową rzeczą jest pozyskanie finansowania i sponsorów, także ja, słuchajcie, zaraz będę miała gotową ofertę sponsorską na kolejny fantastyczny projekt, więc mam nadzieję, że mi się uda tutaj pozyskać firmy, z którymi mogłabym zacząć współpracę. No i wtedy, jak już będę to miała, wiesz, tak oficjalnie i będę się mogła pochwalić tymi, którzy ze mną jadą w ten niesamowity rejon świata, to wtedy będę mówiła, co chcę zrobić. To zdradź nam tylko, czy to będzie pod wodą, na wodzie, na ziemi, czy w powietrzu? Na ziemi. Na ziemi. Jeszcze takich ekstremalnych rzeczy, słuchajcie, nie robię. Pod wodą, no ciekawa to jest koncepcja. W powietrzu bardzo chętnie. To może kiedyś Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, słuchajcie, jak loty będą kosmiczne, dużo tańsze. Ale to będzie na ziemi i będzie zimno. Miłka, napisałaś dwie książki, które z czystym sumieniem bardzo polecam. Siła marzeń, czyli jak zdobyłam koronę ziemi i siła marzeń, czyli jak zdobyłam Everest. Dla kogo to są książki dedykowane? To są książki, słuchajcie, które tak naprawdę napisałam, żeby pokazać swoją historię. Bo teoretycznie to nie powinno się udać, to co mi się udało. A udało mi się dlatego, że byłam konsekwentna, że byłam stargetowana, że wierzyłam w tą właśnie moją wewnętrzną siłę marzeń. I chcę, żebyście Państwo mieli też swoje takie wewnętrzne przekonanie, że Wy też macie przecież tą swoją siłę marzeń, żebyście ją odkrywali, żebyście ją pielęgnowali. I to jest książka, która jakby pokazuje historię dziewczyny, gdzie ta siła marzeń zaprowadziła ją na najwyższe wierzchołki świata. Trochę jest to taka recepta, jak radzić sobie z takimi projektami, projektami długoterminowymi, wysokobudżetowymi, mając tak naprawdę w plecaku czas, który trzeba poświęcić, no i nie mając żadnego absolutnie zaplecza finansowego. Wiesz,
naprawdę statystycznie to się nie powinno udać. Także ja uważam, że każdy z nas może robić rzeczy wielkie. Ważne, żebyśmy myśleli o tym i mieli świadomość tego, jak wielcy jesteśmy. Jeśli my w środku mamy głębokie przekonanie, że jesteśmy stworzeni właśnie do tych rzeczy wielkich, a taką podstawową, bardzo ważną, takim wyróżnikiem jest to, że my jesteśmy bardzo indywidualni. Nie ma drugiej takiej osoby, która by miała, nie wiem, taki sam odcisk palca, tęczówkę oka, tembr głosu. I to, że my jesteśmy tacy indywidualni i tacy niesamowici, powoduje, że powinniśmy o sobie myśleć, że tak, jestem wielka, jestem stworzony do robienia rzeczy wielkich. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i przede wszystkim za to, że zarażasz swoją siłą marzeń innych ludzi. Moim i Państwa gościem była Miłka Raulin.